Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami miesiąca stycznia, lutego i marca, bo ja jakoś tak bardzo, bardzo rzadko nagrywam tych ulubieńców. Nie wiem, jakoś tak nie pamiętam nigdy o tym, żeby nagrać ulubieńców, bo miesiąc się skończył, jakoś tak sobie tego nie przyswoiłam jeszcze i jakoś tak nie wiem. Ale postanowiłam, że nagram tym razem ulubieńców, bo chciałam Wam pokazać kosmetyki, które sprawdzają mi się na co dzień i które są odkryciem. I nawet bym się nie spodziewała, że one będą tak dobre i będą mi służyły właśnie przez cały czas. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od pierwszej rzeczy pielęgnacyjnej, bez której nie wyobrażam sobie teraźniejszego życia. Czyli to jest płyn do mycia twarzy Sebamed. Tu mam akurat uzupełnienie buteleczki. Jak to się nazywa? Wkład? Czy nie wiem. No nie wiecie, o co chodzi. I ten płyn nadaje się właśnie do suchej cery, do normalnej cery w kierunku do suchej i wrażliwej. I on też zwalcza tak jakby problemy na naszej skórze, czyli jakieś tam wypryski i tak dalej, niweluje. I powiem Wam, że naprawdę, naprawdę działa. Ja jestem w szoku, bo ja strasznie się borykałam właśnie z tym tematem, bo jakieś takie wychodziły bardzo drobne krosteczki, a niektóre takie większe i no strasznie mnie to denerwowało. Ale ten płyn naprawdę mi pomógł, dużo, dużo pomógł. Wiadomo, że jeszcze coś tam mi wyskakuje, ale to czasem jest od jakiegoś kremu albo od jakiegoś podkładu, no różnie to się zdarza. Ale po prostu nie wyobrażam sobie życia bez tego płynu do mycia twarzy, jest przegenialny. Niestety nie można go dostać w Polsce, jego wycofali, nie wiem dlaczego, bo kiedyś był dostępny w Rossmanie, z tego co kojarzę, i w Superfarmie. Teraz można go tylko dostać w Niemczech. I można go zamówić oczywiście przez internet. Teraz przejdziemy do kolorówki. Pierwszą kwestią będą podkłady. Ostatnio zakochałam się w podkładzie Dani Cardy. To jest podkład długotrwale kryjący 5 w 1 z olejem masłosza, witaminą A, depantenolem, witaminą C i tu jest jakiś dziwny składnik, którego nie umiem przeczytać. Powiem Wam, że ja jestem tak sceptycznie nastawiona do tanich podkładów, jakoś tak boję się, że coś mi się, nie wiem, stanie, że po prostu coś mi wyskoczy na twarzy. A ten podkład jest naprawdę genialny. Dosyć, że ma super kolor, bardzo jasny, to jest numer 50, pastelowy. To też bardzo, bardzo ładnie nam kryje, super kryje. Możecie go zobaczyć u mnie na filmiku z makijażem właśnie, ten podkład, używałam go tam. Pięknie kryje, jest bardzo jasny, bardzo ładnie się wyrównuje, bardzo jest nawilżający i serdecznie Wam go polecam. Z tego co kojarzę, on kosztuje około 20 zł, wrzucę Wam cenę, gdzieś tutaj będzie latała. Następnym podkładem, który mi służył przez ostatnie miesiące, to był podkład z Bourjois, ten CC Cream. Powiem Wam, że naprawdę pięknie kryje, super nawilża i no nie wyobrażam sobie codziennego makijażu bez tego podkładu albo bez tamtego. No zakochałam się w tych podkładach jeszcze. Też czasem używam tego z Healthy Mix. To są takie moje codzienne podkłady. Ten podkład nie jest tani, on kosztuje około 50 zł, ale szukajcie zawsze w internecie. W internecie macie go po 25 zł, także naprawdę nie opłaca się nam kupować w drogerii bez jakiejś przeceny. Następnymi ulubieńcami są palety. Palety cieni i pudru w Zinglotan, nie wiem. Zobaczycie zaraz. I pierwszą paletką jest paletka The Chocolate z Makeup Revolution. Wiecie nawet, na pewno wiecie jak ona wygląda. Ma takie super codzienne kolory, także i wieczorowe. Naprawdę bardzo dużo makijaży można nią wykonać, także serdecznie Wam polecam. Ona kosztuje 40 zł, czyli naprawdę grosze, jak za taką ilość cieni. Jest mega napigmentowana, pięknie się utrzymuje i ja jestem pełna podziwu tej palecie. I nieraz wspominałam o tej palecie, więc polecam serdecznie. Następną paletką oczywiście jest paleta Zoewy Natural Yours. To jest taka właśnie paletka jasnych kolorów, ciemnych kolorów, pięknie napigmentowana. No, tamta paleta jest troszeczkę gorsza do tej, ale ta jest po prostu mistrzowska i już kupiłam paletkę tej, tą Smoky, także niedługo będzie test na moim kanale i serdecznie polecam Wam tą paletę. Ona kosztuje 70 zł, nie jest tania, ale dosyć duże są te cienie i naprawdę, naprawdę Wam starczą na parę lat tak naprawdę. Następną paletą, którą skompletowałam sobie sama, to jest paletka z Inglota.
ała. I tutaj właśnie wsadziłam sobie puder HD, bronzer ten 505 i dwa cienie, które też na co dzień czasem używam. I to jest właśnie taka fajna, podręczna paleta, którą możecie sobie zabrać w podróż, gdzieś na wyjazd. Naprawdę bardzo, bardzo Wam się przyda. Powiem Wam tak, że ten puder kupiłam z myślą o tym, że chciałam mieć zastępstwo do pudru presowanego tego sypkiego, rozświetlającego z Inglota. I każdy mi mówił, że to jest ten sam puder, ale no on nie jest taki sam. Także jeżeli chcecie kupić prasowany ten puder, no to go nie dostaniecie, bo no nie ma czegoś takiego. Jest puder prasowany HD rozświetlający i dają Wam to, ale to jest całkiem inne, bo ten jest bardziej satynowy, a ten jest mega rozświetlający, więc uważajcie, bo ja już się wkopałam. Ale co nieco powiem Wam, że on jest nawet całkiem dobry. Nie ma takiego wykończenia jak tamten rozświetlający, jest bardziej delikatny, subtelny, ale także nadaje się właśnie do utrwalenia po prostu makijażu. Następnie mam tutaj bronzer 505. Może to nie jest jakiś mój wymarzony kosmetyk, jakiś wymarzony bronzer, bo wolę chyba bardziej bronzer z na przykład z Make Up Revolution. Ten taki w tej kasterce. Jakoś tak bardziej go lubię. No i teraz zaraz będę testować ten bronzer z Kobo, ten ciemniejszy, i też jestem ciekawa, czy będzie dobry. Natomiast ten nie jest zły. Nie jest zły, tylko trzeba bardzo, bardzo uważać, jak się go nanosi, bo można sobie zrobić po prostu plamę. I następnie mam tutaj dwa cienie. Ten jest taki ładny, połyskujący, taki brązowo-szaro, złoto-szary. I tu mam taki zwykły, beżowy, cielisty cień. Ta paletka była też moim ulubieńcem przez ostatni czas. Tutaj mam bronzer, róż i rozświetlacz. Ten róż bardzo rzadko używam, praktycznie wcale, bo jest po prostu dla mnie za czerwonawy, ale bronzer jest przepiękny. Tak mi się podoba ten bronzer, że cały czas go właśnie męczę. I rozświetlacz tak samo, godny polecenia. Ta paletka kosztuje 25 zł za trzy takie duże kosmetyki. Bardzo, bardzo się opłaca. Następnym ulubieńcem oczywiście jest ten właśnie puder, co przed chwilą wspomniałam, z Inglota sypki. On daje przepiękny efekt rozświetlonej skóry. To takie jest piękne, że ja jestem w szoku. Ja tak uwielbiam taki efekt, naprawdę. On jest tani, kosztuje 40 zł, ale jest warte polecenie, jeżeli szuka się rozświetlającego pudru. Następnym moim ostatnim ulubieńcem, który właśnie też gdzieś od stycznia katuje, to jest puder rozświetlający z Denny Carter. On tak samo pięknie rozświetla, pachnie tak troszeczkę jak kosmetyki takich z dawnych lat, ale to nie jest jakiś taki kiepski, czy taki bardzo nam przeszkadzający zapach. Bardzo ładnie rozświetla, kosztuje chyba 15 zł, tylko że ma widoczne takie dosyć duże drobinki, gdzie nie gdzie, bo on nie jest na całości, ale gdzie nie gdzie są te drobinki niestety. I szczerze Wam mówiąc, jak nakładamy go na twarz, to tych drobinek nie widać. Chyba żebyśmy stanęły pod słońcem i patrzyły w lusterko, na pewno gdzieś tam się odbiją. Ale powiem Wam, że takie drobinki to wszędzie widać. On naprawdę jest pięknie rozświetlający, no nie pokażę Wam teraz, zaraz zrobię Wam jakieś zbliżenie z bliska. Naprawdę warty polecenia, kosztuje naprawdę grosiki, a też daje fajny efekt na skórze. Następnym takim pudrem brązującym, takim rozświetlająco-satynowym jest właśnie puder z Rimmela, to jest taki bronzer jakby. I powiem Wam, że ja mam go już z rok i bardzo często go używam wtedy, kiedy na przykład chcę mieć taki delikatny policzek, taki zabrązowiony, czyli taki opalony. I właśnie nigdy go nie pokazywałam na moim kanale, a on jest godny uwagi, bo nim nie zrobimy sobie po prostu krzywdy. Jak chcemy delikatnie sobie właśnie wykonturować, znaczy nie wykonturować, opalić sobie twarz, to pięknie się nadaje do tego i on kosztuje chyba 20 zł. Paypot z MAC-a w odcieniu Paterly, naprawdę to jest mistrzostwo świata. Ja powiem Wam, że szukałam bazy pod cienie i zawsze stosowałam po prostu zwykły korektor, ale to przebija ten korektor. To tak nam zastyga na oczach. Cienie się pięknie przyklejają i naprawdę jest wart swojej ceny. To kosztuje chyba 70 zł z tego, co kojarzę, albo 80. No, nie żałuję, w ogóle nie żałuję tych pieniędzy wydanych. Korektor z MAC-a już sprzedałam.
ale to nigdy, nigdy się tego nie pozbędę. Jest przecudowny. Jeżeli jesteśmy już przy oczach, to przejdę do moich ulubionych korektorów w ostatnich miesiącach, a nawet naprawdę już wydaje mi się, że z roku używam tych korektorów, bo ciągle kupuję nowe. Ten korektor z Kobo, ten rozświetlający, jest cudowny. Kosztuje 12 zł, przepięknie odbija nam światło pod oczami. Godne polecenia. A następny jest bardziej kryjący, bardzo jasny korektor w odcieniu Porcelain z NYXa. Kosztuje około 30 zł, ale też jest mega, mega, mega i godny polecenia. Te dwa korektory służą mi naprawdę dosyć długo i powiem Wam serdecznie, że ja ciągle je dokupuję i ich nie zmienię. Jeszcze przy cieniach zapomniałam powiedzieć, że moim ulubieńcem ostatnim jest właśnie ta kasetka, ta paletka z Pierre René do brwi. Codziennie jej używam. Używam właśnie tego takiego ciemniejszego cienia. To jest taki szaro-bury, brązowy cień. I właśnie tego używam do brwi. Mam tak samo teraz pomalowane brwi tym cieniem. To kosztuje też około 10, 12, 15 zł. Jeszcze chciałam tutaj wcisnąć ulubiony róż, róż z Catrice. One kosztują około 12-15 zł. I to jest taki przepiękny kolor, bo to jest taki róż, troszeczkę mieniący się na taki złoto. Naprawdę jest przepiękny. Nie wiem, czy zobaczycie. Jest przepiękny, naprawdę bardzo, bardzo taki jedwabny, połyskujący, satynowy wręcz. Przepiękny jest ten róż. I chyba bardzo dużo osób właśnie zachwala te róże, także możecie sobie zobaczyć w szafie Catrice. Do brwi także ostatnio używam, ostatnio, mi to już służy chyba z 3 lata. Kupuję to naprawdę, jak mi się już tylko tak wyschnie, to tylko kupuję nowy. I te tusze do brwi możecie dostać w Rossmanie, normalnie to jest tusz Eveline i on tak utrwala nam brwi. No to jest po prostu naprawdę mistrzostwo. Ja nigdy żadnego innego, lepszego utrwalacza do brwi nigdy nie znalazłam. Ten z Makeup Revolution, on był całkiem spoko, tylko on po prostu za bardzo koloryzował mi brwi i to mi się nie podobało. Ten natomiast jest taki półtransparentny, też jest brązowy, ale nie zostawia mu praktycznie koloru na brwiach, tylko ładnie nam utrwala. Teraz przejdę do ust. Na co dzień właśnie służą mi te produkty do ust. Masełko z Nivea używam praktycznie co godzina, bo jak tylko mi wsiąknie, wchłonie się w usta, to nakładam nową warstwę. Ja już bez tego nie umiem żyć, mam różne zapachy i smaki, chociaż nie, no, ja tego nie jem, ale różne zapachy są. I naprawdę nic lepszego nie znalazłam. Jednak do tego najczęściej wracam i zawsze towarzyszy mi wszędzie. Czy jest na stoliku, czy w torebce, czy w biurku, czy przy łóżku. Zawsze, zawsze, zawsze sięgam po ten balsam. Następnymi produktami do ust to jest pomadka z MAC. I tutaj mam kolor taki piękny, różowy, satynowy kolor. Jest przepiękny, mega długo się utrzymuje. On, jak pomaluję sobie rano nim usta, to do wieczora mam jeszcze taki nutkę koloru. To jest coś niemożliwego. Kosztuje mega duże pieniądze. Ale jest przepiękna ta pomadka, mega trwała i planuję zakupić sobie inne kolory, naprawdę. Następną pomadką, którą też stosuję na co dzień, to jest pomadka z Kate Moss. I tu jest taki przepiękny pudrowy róż. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda na ustach i ona jest matowa. Kosztuje chyba z 20 zł w Rossmanie czy tam w Superfarmie. I kolejne cudo, co ostatnio jakoś miesiąc temu kupiłam, to jest błyszczyk z Catrice, pięknie nawilża usta, daje taką delikatną nutkę koloru i kosztuje chyba 12 zł. Kolejnym produktem, to jest już produkt do włosów, to jest taki arganowy olejek, bardzo malutki, kosztuje chyba 7 zł. Ja zawsze sobie wcieram w końcówki włosów, ten olejek przepięknie nawilża, wygładza nam te włosy i jesteśmy zadowoleni. Tak dziewczyny, tak wyglądały ulubieńce. Ja przychodzę takim szybkim filmikiem do Was, bo zaraz zamierzam tutaj z koleżanką sobie zjeść jakiś obiad i będziemy sobie siedziały, więc serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie moich filmików. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że już jest Was ponad 2000. Naprawdę jest to dla mnie wielka radość. Mam nadzieję, że te filmiki będą jeszcze lepsze, jeszcze bardziej będzie Wam się miło je oglądało. I będziecie zadowolone, tak samo jak i ja jestem zadowolona z Was. To tyle. Zapraszam na Facebooka, Instagrama i mój blog. Także do kciukowania tego filmiku i zachęcam do subskrypcji. Pa, pa!